hoş geldiniz. jestem Gaba. Witam Was na moim kanale turecki Seticio i zapraszam Was na kolejną lekcję języka tureckiego. Zgodnie z zapowiedzią, będzie to kontynuacja tematu czasu przyszłego, czyli opowiem Wam o czasownikach, o wyrażaniu czasowników być i mieć w czasie przyszłym. Zaczniemy sobie od czasownika być. Jak pamiętacie, w czasie teraźniejszym być, jestem, jesteś, jesteśmy i tak dalej wyrażaliśmy za pomocą sufiksu. Czyli na przykład, jeżeli mieliśmy rzeczownik rędzi uczeń, to żeby powiedzieć jestem uczniem czy studentem, bo RNG zarówno uczeń, jak i student, powiedzielibyśmy im, Sufiks im wyraża jestem. Podobnie w czasie przeszłym również wyrażaliśmy być za pomocą sufiksu, czyli rendidym byłem byłam uczniem studentem natomiast w czasie przyszłym sytuacja jest nieco inna ponieważ żeby powiedzieć będę będziesz i tak dalej musimy użyć czasownika i tym czasownikiem jest czasownik olmak którego podstawowym znaczeniem jest zostać stać się jak pamiętacie z odcinka o języku tureckim mówiłam tam że nie ma w języku tureckim czasownika być jako takiego. I generalnie go nie ma, aczkolwiek czasownik olmak w czasie przyszłym, jeszcze w paru innych czasach, tłumaczony jest jako być. Choć jego podstawowym znaczeniem jest, tak jak mówiłam, zostać, stać się. I tak, jeżeli chcemy powiedzieć będę, będziesz i tak dalej, to po prostu musimy odmienić czasownik olmak w czasie przyszłym. I właśnie dlatego czas przyszły, dla czasowników omówiłam w pierwszej kolejności, żebyście teraz mogli łatwo sobie odmienić czasownik Olmak przez osoby w czasie przyszłym. I tak. Rędzi o ludziam. Będę uczniem. Rędzi o ludziaksyn. Będziesz uczniem. Rędzi o ludziak. Będzie uczniem. Rędzi o ludzias. Będziemy uczniami. Rędzi o Będziecie uczniami, ewentualnie grzecznościowo, Pan Pani będzie uczniem. Rędzi u Ludziak albo u Ludziak będą uczniami. Jeżeli chodzi o wymowę i tą podmianę samogłoski, zwężenie samogłoski, to o tym mówiłam w poprzedniej lekcji o czasie przyszłym, o tym, jak się wymawia czasowniki w czasie przyszłym. Jeżeli Was ten temat interesuje, nie oglądaliście jeszcze poprzedniego odcinka, to tam Was odsyłam. Zaprzeczamy w czasie teraźniejszym za pomocą wyrazu "-dil", z odpowiednim sufiksem osobowym, więc "-rędzi dealim, nie jestem uczniem". Analogicznie w czasie przeszłym "-rędzi dildym nie byłem uczniem". Natomiast znowu w czasie przyszłym musimy użyć czasownika "-olmak", zaprzeczonego, czyli "-olmamak". I tak. "-rędzi omidziam nie będę uczniem". "-rędzi omidzaksen". Nie będziesz uczniem. Rędzi dziak, Nie będzie uczniem. Rędzi Olmidjas. Nie będziemy uczniami. Rędzi Olmidjaksonus. Nie będziecie uczniami. Albo pan, pani nie będzie uczniem, uczennicą. Rędzi dziak, albo Olmidjaklarz, nie będą uczniami. Jeżeli chodzi o zadawanie pytań w czasie przyszłym, zbyć, to czasownik olmak. Zachowuje się dokładnie tak samo jak każdy inny czasownik, czyli musimy użyć partykuły -my i odpowiedniego sufiksu osobowego. Czyli orędzi u ludziak my jem, czy będę uczniem, orędzi u ludziak my syn, czy będziesz uczniem, orędzi u ludziak my, czy będzie uczniem, orędzi u ludziak my jest, czy będziemy uczniami o oludziakmy czy będziecie lub Pan pani będzie uczniem? ludziak oludziakmy albo ludziak oludziaklarmy, czy będą uczniami? Zaprzeczone pytanie również możemy stworzyć tak samo jak w przypadku każdego innego czasownika. Oczywiście tutaj wymagany jest specyficzny kontekst, żeby taka sytuacja żeby zadać takie pytanie zaistniała. I, i tak Oędzi olmiedziak myjem, czy nie będę uczniem? Orędzi omidziakmy syn, czy nie będziesz uczniem? Orędzi Omidziakmy, czy nie będzie uczniem? Oędzi Omidziakmy jest, czy nie będziemy uczniami? Orędzi omiddziakmy synnys, czy nie będziecie, czy pan Pani nie będzie uczniem? Oędzi omiddziaklarmy, Czy nie będą uczniami? Albo Oędzi omiedziakmy, czy nie będą uczniami, jeżeli użyjemy zaimka? Onlar z sufiksem liczby mnogiej. Jeżeli chodzi o czasownik czy formę mieć, to tutaj sytuacja się wiele nie zmienia. Nadal nie mamy czasownika mieć w języku tureckim. W czasie teraźniejszym, żeby powiedzieć, że mam na przykład psa, köpek pies, powiem köpeğim var. I to oznacza mam psa, a dokładnie, dosłownie oznacza to mój pies istnieje. Jeżeli chcę powiedzieć to w czasie przyszłym, to słówko wasz istnieje, muszę zastąpić czasownikiem olmak w czasie przyszłym, czyli o ludziak. Köpejm ludziak. Będę mieć psa. Co dosłownie oznacza, mój pies zaistnieje, będzie istniał. Będę mieć psa, czyli mój pies będzie istniał. Köpeğim u Ty będziesz mieć psa. Köpyj u on, ona, ono będzie mieć psa. Kiepej u ludziak. My będziemy mieć psa. mis u ludziak. Będziecie, albo pan, pani będzie mieć psa. mis u ludziak. Oni, one będą mieć psa. Kiepekleri u ludziak. Zaprzeczenie, czyli nie, ma, nie będę mieć czegoś, nie będziemy i tak dalej. W czasie teraźniejszym używaliśmy słówka JOK, czyli na przykład porasy JOK. Czyli nie ma pieniędzy, para pieniądze, musimy zamiast tego użyć zaprzeczonego czasownika olmak, czyli olmidziak. Parasy olmidziak nie będzie mieć pieniędzy. I tak, param olmidziak nie będę mieć pieniędzy. Paran olmidziak nie będziesz mieć pieniędzy. Parasy olmidziak nie będzie mieć pieniędzy. Paramys olmidziak nie będziemy mieć pieniędzy. Paranys uludziak. Nie będziecie albo pan, pani nie będzie mieć pieniędzy? Paralory uludziak. Nie będą mieć pieniędzy. Pytania zadajemy w taki sam sposób, w jaki zadalibyśmy w przypadku czasownika. Używamy partykuły -my. Czyli param uludziakmy. Czy będę mieć pieniądze? Paran uludziakmy. Czy będziesz mieć pieniądze? Parasy uludziakmy. Czy on, ona, ono będzie mieć pieniądze? Paramys o my, czy będziemy mieć pieniądze? Paranys nas o ludziak my, czy będziecie mieć pieniądze, albo pan pani będzie mieć pieniądze? Para Lory o ludziak my, czy będą mieć pieniądze? Ayla, jaren akşam partie gidecek mysion. Yok za git A ama neden? Çarşamba günü sınavım olacak. Yarın ders çalışacağım. Anladım, yani hiç vaktin olmayacak. Kolay gelsin o zaman. Saul, Fejza. Aila, pójdziesz jutro wieczorem na imprezę? Nie, Fejza, nie pójdę. Ale czemu? W środę będę miała egzamin, jutro się będę uczyć. Rozumiem, czyli nie będziesz mieć w ogóle czasu. Powodzenia w takim razie. Dziękuję, Fejza. I to już wszystko w tej lekcji. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeżeli macie jakieś uwagi bądź pytania, zachęcam Was do komentowania pod filmem. Zachęcam Was również do subskrybowania i włączenia powiadomień, aby nie przegapić kolejnych filmików i lekcji języka tureckiego, görüşürüz.